i ta cienka taka komunikacja wychodzi między nami, on wyraża zgodę, szukał pomocy, jego ciało subtelne jest świadome, że jest coś nie tak, że jest zniewolone, tak? I poprzez te pęknięcie emitował też to tak jakby wołanie o pomoc. Czy pamięta, jak długo siedzi w tej beczce? Nie pamięta, natomiast jest w stanie określić mniej więcej czas, jak długo jest wysyłana ta informacja w przestrzeń, że jego ciało subtelne się rozglądało za pomocą, tak? To ile? Jak długo? Trzy lata. Trzy lata. Od trzech lat. Szuka, coś się zmieniło, to tak pęknie, pękło coś, tak? Sytuacyjnie w życiu się coś zmieniło. W jaki sposób on zrobił to, że to pękło? W jaki sposób uaktywnił to pęknięcie na górze w tej smole? Jakieś zmiany, tutaj się Piotr pokazuje, zmiany w rodzinie, z żoną, coś się przemieniło, coś energetycznie, tak? W sprawach rodzinnych, tak? I doszło do przełamania, tak jakby szukania samego siebie, tak? W samym sobie. I to spowodowało, że ta smoła pękła. A czy on bronił się w momencie, kiedy wchodził do tej smoły, czy on bronił się przed kimś? Nie ma takiej pamięci tutaj, czy się bronił, w jaki sposób. Nie ma informacji, w jaki sposób znalazł się w tej baterii, tak można to nazwać, w tej beczce ze smołą. Nie ma takiej informacji na tą chwilę. Okej, Michał, to teraz ty razem z tą nitką połączenia naszego Piotra idziesz ponad tą przestrzeń. Zapytaj Piotra, czy coś czuje, bo mam wrażenie, że czy cokolwiek. Jeżeli coś czuje, to niech podniesie rękę, żeby mógł wejść. Piotrze, jak? Bo mam takie wrażenie, że coś może odczuwać. Nie wiem, jak to określić. No jak odczuwasz? Po prostu jest jakby u góry lekko jest jaśniej, na dole tak w połowie robi się ciemniej. I teraz Piotrze, zrobisz w ten sposób, ja ci wytłumaczę. Swoją subtelną rękę wysadzisz w to jaśniejsze miejsce i spróbujesz taką pięścią męską to rozwalić, używając wolnej woli. Masz ją potrojoną, rozwalasz to górę. Udało się? Michał? Musi się przyzwyczaić, wiesz, rozwalił to, musi się obyć, tak? I powoli, tak? Oddychaj, Piotrze, teraz. Oddychaj, wyrównaj to. Wyrównaj, zrobiłeś sam dla siebie pracę, nikt ci w tym nie pomagał. Masz bardzo silną, wolną wolę. Jeżeli cisną ci się jakieś emocje, to mów, płacz, rób wszystko. To jest twoje, to jest dla ciebie. Chcę mi się płakać. No to płacz. Skąd idzie płacz? Z brzucha, z serca, skąd? Z głowy, tak? Super. No to teraz bierzesz ten płacz i wyrzucasz go na zewnątrz. Wyrzucasz go całkowicie. Płacz wychodzi. Co się wydarzyło, że przyszły do ciebie takie emocje? Co poczułeś? To, że będę wolno. Super. Rozejrzyj się teraz dookoła, jak wysadziłeś tam już głowę, widzę, tak? Rozejrzyj się dookoła i zobacz, czy stoi koło ciebie Michał. Czy powiem tak, że widzę więcej jasnego, ale jeszcze nie widzę nic dookoła. To jasne to jest Michał. Podejdź do niego, spójrz dla Michała w oczy. Jak masz potrzebę, to go dotknij i potwierdź mi, że Michał to Michał. Pierwsze, co przychodzi, ty wiesz wszystko. To jest twoja przestrzeń. Nie
Michał? Jest oślepiony tym światłem, on widzi ten blask otoczenia, tak? To co to świeci, to jest jego światło, które się wydostaje z tej kapsuły. On bardziej może nie czuć, bo ja stoję obok, tak? On jest po prostu, tak jak jest żarówką, czasami ktoś ci po oczach da, tak? I nie możesz Rozumiem, po prostu dojść dobrze. do siebie, on mnie nie widzi. Może mnie odczuwać, on może mnie czuć z lewej strony, tak? Ja jestem po jego lewej stronie. Jeżeli ma wzrok, patrzy prosto, gdzieś tak twarzą, no to może mnie czuć z lewej strony, mniej więcej tak jestem, tak? Mogę się do niego zbliżyć, natomiast też mam jakąś barierę, tak? Gdzieś to mogę też go dotknąć przez moment, ale tylko przez moment. Jest jakaś taka bariera jakby zapomnienia, tak? Pomimo tego, że go bym mógł dotknąć, to on tego nie, jakby w krótkim momencie, to krótki impuls może poczuć, ale on zapomina od razu, także dla niego jest to wszystko nowe. Piotrze, gdzie masz tą barierę zapomnienia? Teraz patrzysz, gdzie masz tą barierę? Michał, musisz zapytać się Piotra. Już ci mówię, ta bariera zapomnienia to jeszcze raczej nie znajdziemy w nim, bo nie ma tej informacji. Jedyną rzecz, Piotr jest teraz tak jakby do piersi w tym beczce, tak? Spróbujmy go wylać z tej beczki albo coś takiego, żeby wyszedł cały. Ale najpierw musisz, Michał, poprosić ciało subtelne Piotra, żeby wyraziło zgodę na pracę. Piotr musi w ciele subtelnym, Piotrze, w ciele subtelnym wyraź zgodę Michałowi i dla mnie na pracę, tu i teraz, na twoją rzecz, tak żebyśmy mieli wolną wolę twoją potrojoną na ten moment. Wyraża, ale dalej nie widzi, on nie widzi, on jest ślepy. Dobrze, w takim razie Piotrze, to teraz wyobrażasz sobie, jak wychodzisz z tej beczki, zbierasz całą swoją energię z tej beczki, ciach, wychodzisz i stajesz z boku. Kręci ci się w głowie, jak stanąłeś? Nie kręci, jestem taki słaby. Słaby jesteś. Nogi cię bolą, drżą nogi? Całe ciało. Całe ciało drży. Rozumiem. Czy ta beczka, popatrz teraz na tą beczkę, Piotrze, czy ta beczka należała do ciebie? Sam ją sobie zrobiłeś? Nie wiem, szczerze, mam przed oczami, jeszcze mam taką ciemną szarówkę bardziej niż... Okej, bo jesteś jeszcze wątły. Michał, w takim razie mamy zgodę. Na trzy wołamy właścicieli tej beczki. Raz, dwa, trzy. Właścicieli beczki. Ojejku, przychodzi jego babcia albo mama. Babcia albo mama, ktoś z rodziny. Poproś Piotra Subtelnego, żeby... Babcia. Rozpoznaje ją jako babcię, tak? Zapytaj się, czemu wstawiła go do beczki? Co się wydarzyło? Pierwsza informacja jest to skojarzenie z ugniataniem nogami kapusty w beczce. Ma to związek z kapustą w beczce, tak? Jako mały chłopiec, tu widzę małego chłopca, który ugniata tą kapustę. I tutaj ten chłopiec nie chce tej kapusty gnieść. Tutaj jest złość i zamknięcie pokrywą, tak? Z tym, że jest jedna rzecz. Beczka jest napisana w 3/4. I fizycznie jego ciało nie mogło się zmieścić w tej beczce. I tak jakby babcia to zrobiła po prostu, bo cię zamknę, nie? Ugniataj tą kapustę, bo cię zamknę. Tak trochę, wiesz, i takim żartem, ale w oczach dziecka to było straszne przeżycie. I babcia wzięła tą pokrywkę i tak sztucznie go zamknęła. I nie zamknęła jego ciała, tylko zamknęła po prostu jego to ciało subtelne, tak? Duszę zgniotło, tak, wiesz, zmiażdżyło. I nie miało to na znaczeniu, wiesz, fizycznie wtedy to takiej przemocy, tylko no tam Piotruś, ugniataj tą kapustę, bo cię zamknę w tej beczce tą pokrywką, nie? I na takiej zasadzie, nie? Kto podpiął się do tej informacji?
Dokładnie tak. Kto podpiął się do tej informacji? Babcia stoi. Obok babci stanął dziadek. Tylko tutaj od razu przyszła informacja, że dziadek nie jest dziadkiem, tak? Dokładnie. Spójrz w oczy babci, spójrz w oczy dziadkowi. Piotrze, ty też patrzysz całą swoją mocą. Jesteś bardzo silny. Przez babcię przemawia też połowiczna energia. To, że babcia zrobiła taki ruch, to też było coś, czymś wysterowane z zewnątrz. Mhm. A w ciele dziadka jest typowa zła energia. Oryginalną formę dziadek przyjmuje. Oryginalną formę. Piotrze, to... widzisz energię babci? Czujesz ją? Nie. Mhm. A czujesz dodatkowe energie, które tam przyszły? Nie. Nie. Mhm. Puść emocje, puść emocje, Piotrze. Twoje emocje przetrzymują ci pole widzenia. Pięknie pracujesz. Puść, Piotrze, emocje. Może jakieś informacje odbiorę. Mhm. Myśli. Jakieś myśli przychodzą do niego. Mhm. Teraz Michał, zobacz. Połowiczna energia babci. Czy babcia jest żywa, żyje jeszcze? Jak odbierasz? Jej dusza jest na ziemi. Gdzie? W którym miejscu? Zobacz. W podłodze, w belce, w ciele. Tuż nad ziemią. Ona się przemieszcza. Mhm. Jak długo podróżowała z naszym Piotrem? Zapytaj się jej. Ona nigdy nie odeszła. Nigdy nie odeszła. W której części naszego Piotra była? No tutaj pokazuje mi się ciało fizyczne i to jest, jakby cały czas towarzyszyła obok Piotra w odległości tam, nie wiem, 4, 5 do 10 metrów, tak jakby była, tutaj mi się pokazują takie jakieś nici, tak jakby takie sznurówki, podpięta tymi sznurówkami. Jaką energię ciągnęła z naszego Piotra? Ty przez te sznurówki? Informacja jest podana taka, energię niewinną, tak, nie obciążającą Piotra, nie absorbującą jego życia, no ale generalnie coś tam płynie, tak. Ona podaje, babcia podaje taką informację, ja go nie obciążam, ja jemu nie robię krzywdy. No tak, zamknęła go w beczce, w żartach. Trzyma jego ciało subtelne w żartach w beczce i nie robi mu krzywdy. Poproś Piotra ciało subtelne, żeby wybrało te wszystkie sznurówki. To jest dziwne. Ze względu na to, że te sznurówki są do ciała fizycznego, na ziemi przywiązane. No nie, tak? Nie do subtelnego. Także skąd ma zdjąć te sznurówki? Ciała fizycznego. Dlatego, że babcia poprzez regulację jak marionetka ciałem fizycznym mogła wprowadzać go w sytuacje, w których on nie był panem, nie był właścicielem swojego życia fizycznego. Okej, no zdejmujemy, tak? I teraz Michał, zobacz dokładnie. Teraz zobacz dokładnie. Teraz jak Piotr zdejmuje, to ty widzisz dokładnie moment, kiedy babcia sterowała ciałem fizycznym naszego Piotra. Podczas zdjęcia tych sznurówek przez Piotra z siebie, jego ciało fizyczne tak jakby stanęło dopiero na ziemi, czyli tak jakby cały czas był unoszony nad ziemią na wysokości około pół metra. Czyli brak kontaktu z ziemią, tak? Był ciągnięty, tak jakby, no przenoszony. Odrywany.
przenoszony albo sterowany, tak, tymi przez te, nie mógł pójść tam, gdzie on chce, tak, tak to wygląda. Że były nogi, były w powietrzu i no, de facto nie mógł sam się poruszać, tylko poruszała go babcia poprzez jego myśli, tak, on sobie myślał, że pójdę tam i no, babcia tak częściowo mogła prowadzić go w to miejsce, ale zrobię na przykład to, to następuje obrót tego i po prostu idzie w drugą stronę i jest zapomnienie, co chciał zrobić. Właśnie Piotr mi o tym powiedział, że siada, żeby zrobić jakąś rzecz, ale w tym momencie wykonuje 3-4 rzeczy i zapomina, inne. Czego tak naprawdę tak to, usiadł. Bo tak to wygląda. No, wyobraź sobie kukiełkę tak na sznurkach. I kukiełka obrała sobie po lewej stronie, że weźmie coś, nóż ze stołu, tak? No i idzie do tego noża i jest po prostu, idzie w tym kierunku, jest po prostu odwrócona, jest zapomnienie i idzie w drugą stronę i robi coś innego. I w tym momencie, w momencie tego zapomnienia, jaką energię produkuje nasz Piotr? Piotr, co babcia, tudzież ta połowa babci w tym momencie chce spożywać? Wiesz co, tutaj od razu przyszła informacja jeszcze dużo, dużo wcześniej i jak babcia tutaj pokazała ten pierwszy ruch, ona, babcia czerpie swoje korzyści z tych rzeczy, które on robi, a nie wykonał swoich zadań. Czyli on wykonuje zadania, które produkują energię do tej babci. I teraz ta druga połowa babci przyjmuje oryginalną formę. I teraz musisz, Michał, rozpoznać, zdiagnozować, kto w połowie był babcią, kto był dziadkiem, kto się podawał za dziadka. Teraz musisz to wszystko zdiagnozować. Do babci przychodzi, w babci siedzi w zasadzie biorobot. I to jest osoba bardzo zmechanizowana. Jest to szarak, tak? Który ma wgrany program. Odwrócony, tak? Wgrany program odwrócony. Jest to maszyna, po prostu jest to maszyna, która działa... Lewoskrętna, czyli w drugą stronę niż Piotr powinien, tak? Znaczy akurat, no? Akurat obrót był w prawą stronę w tamtej sytuacji, tak? Czyli odwrotnie, odwrócony. Ale czy ten obrót, no, znaczy obrót może być wykonany w każdą stronę, ale akurat w tym momencie to ja widzę tylko prawą. Okej, okay. Tak, się szarak odprawa. Stoi w babci, tak, a kto w dziadku? Kto pilnuje? Osoba zakapturzona, zamaskowana, czarna twarz. Nic tam nie widać, głębia. Przemiguje momentami na czaszkę ludzką bez twarzy, tak? Oczodoły, czyli to mamy tutaj trupią czaszkę, tak? No tak, taka jest migawka. Piotrze, co czujesz w związku z tymi informacjami? Co czujesz? Widzę biały plan przed oczami, także po prostu... A teraz skoncentruj się na swoich odczuciach. Twoje odczucia. Co przychodzi? Myślami wracam po prostu do tych lat, kiedy byłem mały właśnie, że widzę po prostu o tej berce z kapustą. Szczerze było tak. I od tego momentu w tym życiu stoisz zamknięty w berce. Podpięły się pod to istoty. To nie babcia. Babcia jest energią ludzką, która nie przeszła na drugą stronę, jeżeli nie żyje. Nie wiem, czy żyje, czy nie żyje. Już nie słyszałam? Od 20 lat już nie żyje. Nie żyje, czyli jest od 20 lat z tobą. Mniej więcej. Blisko ciebie. Steruje twoim życiem. Najprawdopodobniej nie umiała przejść na drugą stronę. Zaraz się dowiemy. Michał, tam stoi ta śmierć, tak ją nazwijmy. Nie wiem, jak to nazwać. Kościotrup. Tak. To teraz od tego kościotrupa i szaraka masz zawołać szefa wszystkich szefów. Teraz. Bierz Piotra. Piotrze, jesteś bardzo silną istotą. Masz wolną wolę. Natychmiast wzywasz szefa wszystkich szefów od tej technologii.
Mam dwa obrazy, dwa miejsca tak. W zasadzie. Migają dwa miejsca, się zapalają, gasną, tak. Zapala tak. się księżyc oczywiście i zapala się podłużny, po prostu takie cygaro, taki jakby statek unoszący się między księżycem a tą przestrzenią, w której jesteśmy. Z babcią i z Piotrem, beczką, tak tutaj mamy na dole beczkę Piotra i tą osobę zakoptorzoną. Mamy cygaro tak jakby przesunięte trochę z prawej strony i z lewej strony księżyc. I to się zapala na przemian, tak? Raz drugie, tak? Rozumiem, dobrze. Przychodzi następna informacja. Szarak jest powiązany z cygarem, czyli z tym statkiem, a osoba zakapturzona jest powiązana z księżycem. Takie drogi się pojawiły. Brawo. Te energie idą krzyżowo, tak? I one się przecinają. Ten układ nie jest przypadkowy. Wymienny? Nie. Układ nie jest przypadkowy, że statek jest po prawej, a planeta księżyc jest po lewej. Po prawej stoi ciemna osoba, po lewej stoi babcia i przepraszam, i to się krzyżuje, chyba źle powiedziałem coś. Moment, czekaj. Szarak idzie do statku w tą stronę, a ciemny idzie do księżyca. O, i taki jest krzyż. I teraz patrzysz w miejscu tego stykania energii. Co się wymieniają w tym miejscu? Co się dowiadują? Co się wymieniają? Tak, tam się coś dzieje. Co tam się dzieje? Teraz odpowiesz mi na kilka pytań razem z Piotrem. Wiesz co, tam jest taka informacja jakby dotycząca zmiany kierunku, czy zmiany postępowania w ciele fizycznym. I to jest tak jakby, jak tutaj mamy ten krzyż po środku, informacje tutaj przez krzyż są wymieniane między tymi dwoma instytutami, czyli szarakiem i tą osobą zakapturzoną. I to dotyczy bezpośrednio, to jest technologia sterująca, tak? Czyli tutaj jeżeli ciało fizyczne kombinuje, że tak powiem, że jakby chciała po prostu się wyłamać poza ramy, to oni między sobą szybko przedstawiają jakiś układ sytuacyjny. Rozumiem. To jest po prostu taka, wiesz, wymiana informacji. Tylko Piotr informacji. Ma poczucie cały czas, fizyczny Piotr ma poczucie, że cały czas jest ktoś obok niego. Kto jest? Szarak czy babcia? Kto jest cały czas koło niego? Z babcia z tym szarakiem, tak? Babcia z szarakiem. Tak, czyli, bo babcia nie odeszła. Jest połowicznie, jest babcia też i jest babci to jest tak jakby... Ale ja już rozumiem. I teraz mi tylko odpowiedz, zapytaj się babci tak. Piotr, babcia i szarak. Czy Piotr nie bał się tej energii babci, dlatego że miała wizerunek babci, którą sterował szarak? Piotr tego nie bał się, nie uznawał tego za coś dziwnego, tylko przeszkadzającego? Użyli wizerunku babci, żeby załagodzić Piotra? Samo to, że babcia jako duch, czyli tutaj osoba zmarła, tak jak się dowiedzieliśmy, mogła przybywać, wzbudzała też strach, lęk. Natomiast o wiele większy strach na ciele subtelnym Piotra wywołała taka technologia w postaci jakiegoś innego kosmity, czy jakiegoś innego stworu, którego ogólnie w naszym mniemaniu ludzkim nie znamy, tak? Czy też nie była nauczona w szkole albo w jakiejś innej instytucji typu kościół, tak? Najprostszym schematem poprzez to, że wiemy, że duchy są, tak? No bo gdzieś tam nawet w tej przestrzeni ludzkiej takie pojęcia na co dzień egzystują, to Piotr się obawiał, nie chciał tego widzieć, czuł, lekki strach, domniemał, że to jest, czuł ten duch i je zarazem akceptował, bo wiedział, że takie sytuacje mają miejsce, że duchy mogą przebywać wśród żywych, tak, że i miał poczucie takie i lekki strach. Natomiast tu babcia, skąd miała tego szaraka, to do mnie też przyszło, poprzez jakiś pakt religijny, poprzez jakieś odmawianie. Przychodzi mi tutaj różańca, no nie wiem, tutaj jakieś... Wchodziła w stan w fale alfa. Wklepanie jakiegoś programu, tak? Wklepanie jakiejś mantry, tak?
To teraz jeszcze na jedno pytanie. Piotr miał wrażenie, że jakaś ręka podnosi go do góry. Który śmiał trącić jego duszę i podnieść, wyrwać ją z ciała, podnieść ją do góry? Który z nich? To są też sznurki, tak? Czyli Szarak miał taki program, który zabierał ciało subtelne naszego Piotra, tak? Po kolei. Bo teraz wróćmy do babci, tak? No. Babcia wklepała sobie program. Nieświadomie wklepała sobie informację, dojście Szaraka do babci, tak sobie podpięła jeszcze za życia. Ten Szarak to jest proces, na to wychodzi, że złożony, tak? Zainstalowali jej implanta w postaci tego dojścia do niej. Później po śmierci wszedł cały Szarak połowicznie, zatrzymując ją przy Piotrze. Natomiast kreacja sznurków i sterowania babci jest taka informacja, wychodzi od babci, i ja mu nic nie robię, ja go pilnuję, ja robię dzieciakowi, żeby mu się krzywda nie stała. A obok stoi Szarak. I to, co, że on się unosi nad ziemią, to jest pomoc babci. To jest energia babci. Rozumiem. To teraz musimy pracować to z ciałem subtelnym. Tak to jest przedstawione. Z ciałem subtelnym teraz pracujemy Piotra. Piotrze i Michale, Michał pomoże ci z ciała subtelnego wybrać emocje, które będą utrudniały nam dalszą pracę. Michał, zdiagnozuj, gdzie nasz Piotr ma strach. Strach przed całą sytuacją. Strach przed tym, co właśnie przed chwilą mówiłeś. Wybieramy ten strach. Gdzie on jest? Strach jest w głowie, tak? Tutaj przy szyszynce zaraz, bo to jest oddziaływanie na ciało migdałowate, które jest anteną naszą. I tylko dzięki tej szyszynce, którą ma Piotr rozwiniętą, nieskostniałą, może odbierać takie fale. Piotr przez to czuje dobrze babcię, tak? Nie tylko babcię może czuć, ale babcię najbardziej, to bo jest znajoma dla niej. Okej, poproś Piotra, żeby wybrał cały strach. Tak, wybrał. Poproś też, żeby wybrał całą tą taką ślepotę duchową. Nie wiem, jak to, czy ma coś na oczach, zobacz. Czy gdzieś ma zakodowane coś, że ma nie widzieć tego w połączeniu sam ze sobą, bo Piotr jest odczuwający. Gdzie on to ma? Czy ma coś na oczach? Nie, nie pojawia się tutaj żadna zasłona. A dlaczego nie widzi sam siebie? Nie potrafię w tym, teraz tego nie widzę, tak? Nie widzę. Dobrze, to teraz strach zneutralizuj w portalu Wibracjach Zero. Piotrze, poczujesz się teraz wolny od strachu, poczujesz się bardziej silny. Teraz będziemy wszystko lepiej widzieli. Jeszcze powiem ci jedną rzecz. Zanim weszliśmy tutaj w stan pracy, hipnozy, to tuż przed samym tym ja miałam ucisk bardzo mocno w dołku, taki właśnie przyciskający strach. I też nie wiedziałam, skąd to się bierze, i to dalej siedzi, tak? I ja to dalej odczuwam, także... Ja też to mam właśnie. Też to czułeś, tak? No, nie chciałam od razu mówić, żeby tutaj cokolwiek nie sugerować, ale taki od razu, tuż minuta przed połączeniem, tak? Dostałem tak, jakby ktoś mi mostek przyładował i to kamień położył, nie? Zobacz teraz w ciele subtelnym, zobacz, co Piotr ma zainstalowane albo położone na mostku. Co powoduje, że jest przyciśnięty? Już zobaczyłem. Na beczce, beczka, która była zamknięta pokrywą, leżał był położony kamień. Kamień polny, tak. Kamień polny. To przyciska naszego Piotra w tej chwili. Poproś ciało subtelne naszego Piotra, żeby podniósł cały ten kamień i energię związaną z tym kamieniem, z tym uciskiem. Kto położył ten kamień? Dziadek. Czyli ten kaptur. Docisnął. Czego Piotr miał nie czuć? Albo co miał czuć w związku z tym kamieniem? Bardziej tu przychodzi informacja. Piotr miał się nie rozwinąć, tak? Bo zamknęli w beczce młodą energię chłopca, młode ciało subtelne, które było na etapie poznawania życia.
kreowania, doświadczania i taka energia zamknięta w ciemności generowała największy strach, bo gdyby Piotr na przykład, przykładowo, tak, trafił jakby dojrzałe ciało subtelne jako dorosły mężczyzna, to absolutnie by się po pierwsze nie dał zamknąć w tej beczce, po drugie trzeba by było zużyć o wiele większy skomplikowany schemat, żeby go wystraszyć i zamknąć. Także to był taki ostatni moment, tu widzę jako 4-5 lat chłopaka takiego, żeby go zniewolić. To był ostatni moment. Rozumiem. Czy zdjęliście ten kamień? Razem z całą energią? Jest, leży obok, trzeba to z nim zrobić. Tak. Okej, dobra. Otwórz portal o wibracjach, zaraz zneutralizuj. Piotrze, powinieneś teraz poczuć się lepiej. Nie czujesz już tego ucisku? Jest ucisk. Co jeszcze ciśnie? Wiesz co, to już generalnie jest to tak jakby po długim biegu człowiek jest zmęczony i zadyszany, tak? I teraz potrzeba czasu, żeby odszedł ten ucisk, tak jak odchodzi, wiesz, energia. U biegacza odchodzi ten szybki oddech, także... Co w tym miejscu powinno być, co zostało zastąpione kamieniem? Co tam powinno być? Tutaj otrzymuję informację, że powinna być miłość. Poprzez taką informację, że babcia... Miłość do babci, między innymi. Mhm. Tu chodzi o miłość do babci, tak Piotr to przedstawił. I w momencie, kiedy babcia zrobiła tak, bo cię zamknę, to Piotr zweryfikował swoje uczucia do babci. I tak wycofał się dwa kroki, mówię, aha, to ty tak, nie? Czyli to tak jak chłopak mówi, czyli ja ci już mam w tej fazie, w takich zagrywkach do końca nie ufam, bo ty możesz mi zrobić krzywdę. I jest wycofanie już z takiego pełnego, dziecinnego zaufania do tej osoby, tak? Gdzie ma Piotr te poczucie, że ktoś lub coś może zrobić mu krzywdę? On się wycofał, tak? Jak się wycofał, to zrobił miejsce na ten kamień, tak? Miłość zmalała, zrobiło się miejsce na kamień, tak? I przyszedł kamień dociskający. Żeby już ta miłość się nigdy nie rozwinęła. Tak, i on już jest na dystans. Rozumiem. Gdzie on ma właśnie ten dystans? Jest emocja, której teraz nie umiemy określić, która powoduje, że on jest cały czas dystansowany, że on nie do końca wierzy ludziom, ale wierzy też nie do końca sobie. Pierwsza rzecz, która przychodzi od razu, próbuję maskować. Jesteś silny, mocny. Piotrze, nie daj się, jesteś bardzo silny, bardzo mocny. On wycofując się, zwiększając swoją taką odległość, powtórz pytanie, bo gdzie jest ta, ja wiem, że wymazuję cały czas, gdzie jest ta emocja, która powoduje, że nasz Piotr nie ufa sobie, ale nie ufa też i innym ludziom? Co ten kamień coś tam zmniejszył, coś uruchomił, coś uaktywnił? Coś, co oni wzmocnili, jakąś emocję, której nie umiemy nazwać? Ten taki brak zaufania do siebie i do ludzi. Bardziej tutaj jest tak, że do siebie faktycznie tutaj jest, bo to że zwiększył odległość od babci, która tutaj de facto skrzywdziła, już nie ufa, tak jak dziecko ufa osobie, która tak bezgranicznie, tak? To faktycznie on tutaj jest informacja zszyfrowana już. Okej, dobra. W takim razie jak szyfrują, to idziemy, to będziemy patrzyli po kolei. Piotrze, to teraz wyrównujemy swoją energetykę w ciele fizycznym,
głębokie oddechy, głębokie oddechy i idziemy na statek, na to cygaro, na trzy, raz, dwa, trzy. Jak przytyka, to lekkie oddechy, oddechy, żeby nie przytykało, bo to jest skok kwantowy, na statek. Piotrze, prowadź nas do miejsca, gdzie jesteś przytrzymywany na statku. Pokaż, co robią na statku, co się dzieje. Michał, opisz. Może niech Piotr spróbuje, czy coś czuje? Czujesz, widzisz, Piotrze? Nie wiem jeszcze. Nie wiem, tego powiedzieć, ale także. Idziemy po linii od szaraka. Idziemy tak? Po linii razem od szaraka i trafiamy na dziób, tak jakby do kokpitu. To też jest troszeczkę tak inaczej to wygląda, bo to tak jakbyśmy trafili do statku normalnego. Dziób statku wygląda tak jak kabina pilotów w normalnym statku ziemskim, tak? W tym powietrznym, tak? W tak zwanym Boeingu, nie? I tam idzie ta energia od szaraka. I no, trafiamy do. No, jesteśmy w kabinie, tak? Widać. Co tam robi energia naszego Piotra? Co ona tam zasila? Do na czego pewno, służy? Na pewno pilotuje, czyli prowadzi, tak? Na pewno porusza ten statek tak, w jakiś sposób. Ja tam widzę stery, tak? Ona kieruje. Ta energia kieruje. Jest to związane z napędem jakimś, który porusza ten statek, ale jest informacja o kierowaniu. Okej, okay, teraz Michał, porównaj to z życiem fizycznym naszego Piotra. Co przez to albo dzięki temu Piotr może albo czego nie może w życiu fizycznym? Tu informacja się pokazuje drugiego pilota. On jest całe życie jest drugim pilotem, czyli uruchamia jakieś przyrządy, narzędzia, ale nie trzyma sterów, chyba że mu pozwolą, tak? Bo dlatego może tutaj się wyświetliła ta kabina ludzkiego statku, bo są dwa te bulaje, dwa stery. I informacja jest podana, że od czasu do czasu on trzyma ten ster fizycznie, tak? On mu się wydaje, że prowadzi, ale fizycznie nie ma kontroli nad tym statkiem. On tutaj ma kreację, że no okej, okay, ja kieruję, tak? Kieruje, ale obok siedzi ten pierwszy pilot, który tak naprawdę kieruje. Nie? Ster skręca w prawo, ale to skręca pierwszy pilot. Nie? Teraz zobacz, jak on trzyma ten ster tam, w tym statku, to przez swoje ręce musi przekazywać jakąś energię. Gdzie idzie jego energia przez ten ster? To bardziej odwrotnie. On trzymając ten ster w rękach, on odbiera ten impuls skrętu. Czyli ten statek służy do kierowania jego życiem fizycznym? Tak, tak, bo to są skręty jego życiowe i w momencie, jak ten statek skręca, to skręca jego też ciało subtelne razem z fizycznym na Ziemi. Czyli tak to statek generuje możliwość skrętu w życiu fizycznym, czyli sygnał, życie, tak. Życie fizyczne nie należy do naszego Piotra poprzez ten statek, który nadaje tor właściwy im życiu naszego Piotra, tak? Szarek, który steruje babcią, która tutaj pociąga sznurkami, wiesz, tak. Tego Piotra, dostaje impuls ze statku, że ma skręcić. On jest przekaźnikiem. Przekaźnikiem jest, rozumiem. A cała informacja jest podana ze statku. Rozumiem. I teraz idziemy prostą drogą, ale jeszcze mam jedno pytanie. Czy nasz Piotr może wiedzieć, co się dzieje z tyłu statku? Czy widział statek z tyłu? Czy tylko cały czas widzi ten kokpit? Nie, nigdy nie odszedł od tego, od tej sterowni. Tak. Dobrze. I teraz sygnał ze statku biegnie prosto na planetę, tak? Nie. Nie. Krzyżuje się. Nie. Właśnie tutaj jest z drugiej strony y,
Z drugiej strony to jest od tego zakopturzonego biegnie energia na księżyc, tak? Mhm. Czyli patrzymy teraz, bo najprawdopodobniej ciało subtelne Piotra jest podzielone. Część jest w tym statku, tak? A część jest na księżycu, tak? To jest z tym kamieniem związane, bo dziadek położył kamień, tak? I tutaj mm-hmm. ta energia też jest, no kamień jest własnością tego zakopturzonego mm-hmm. i energia, która była zamiast tego kamienia, czyli zamiast tej miłości, szła, czyli wycofanie, czyli mm-hmm. ten strach, też strach tutaj, tak? Wycofanie, strach też tak. przed tym, żeby to się, ta babcia jeszcze raz go nie zamykała, tak? No mm-hmm. i no... To jest tak, to wycofanie, strach, taka bariera, tak, postawiona granica. I tu z tego kamienia, z tego zakopturzonego leci do księżyca, tak? Mhm. I teraz idziemy na księżyc. Piotrze, oddech, ciało fizyczne oddycha, nabierz. Michał, ty też wyrównaj, bo widzę, że ciebie też przytłacza. Wyrównajcie sobie energię, wyrównajcie i idziemy na... Księżyc, idziemy. I gdzie tam przetrzymywane? Co tam się dzieje? Bo cały czas nie widzimy szefa wszystkich szefów. Cały czas jest nam ukryte. Tam jest takie wystające takie ramię, tak? Do tego ramienia trafia ta informacja, tak jakby było, widzę takie zasysanie, tak? Tej mhm. informacji czy energii jest wsysana, jest to wytworzony jakiś ciąg, mhm. który zasysa tą energię, no i dalej tego nie widzę, co się z tym dzieje. Okej, to teraz idziemy za tą energią. Widzisz, jak ona jest wsysana w to ramię? Tak. I idziemy dalej, ona po drutach, tunelami, nie wiem jak, trafia tam, gdzie ma trafić. Idziemy z boku za tym. Piotr nas prowadzi. Piotr, jesteś bardzo silny. Wszystko widzisz. Prowadzisz nas z boku. Obraz, który tutaj jest przedstawiony, wygląda następująco. Jest rozbłysk. Idzie do środka księżyca, jest rozbłysk i zapala mhm. się światło księżyca. Jest to tak zilustrowane. Mhm. Że tak kto jakby... tym rządzi? Zapytaj się Piotra, kto tym rządzi? Kto rządzi księżycem? Kto rządzi jego energią? Informacja pierwsza, która jest tutaj odczytana, że on nie widział Piotr nigdy tego szefa. Mhm. Ale ma go zawołać. To zobaczy. Ma zawołać szefa wszystkich szefów od księżyca. Bardzo niewyraźne. Informacje są. Nad księżycem zapalają się trzy jakieś tam pulsują energie, tak, które są jakieś oddalone. I na razie. Piotrze, boli cię nadal kark? Piotrze fizyczny, boli cię kark? Nie. Nie. Dobrze. Mhm. Dobrze. No co? Trzy informacje zapalają się nad księżycem? Tak, trzy tak jakby no, tam jakieś czarne energie. Na razie są czarne. Mm-hmm. Są dalekie. No i teraz widzisz, jak ta energia z rozbłysku, tego księżyca trafia do tych istot. Michał, nie podchodź, wyrównaj sobie, wiesz Piotra, jak to, ta energia trafia do tych trzech istot. Czy ja nie widzę, żeby ta energia ze rozbłysku trafiała do istot. Ta energia ze mhm. rozbłysku jest skierowana do Ziemi. Mhm. I co ona powoduje na Ziemi? Jest to też informacja o cyklach księżycowych, tak? Tutaj, no to jest, nie no, to emitacja imituje światło do Ziemi, tak jak księżyc normalnie imituje. Hmm? Ile energii Piotr przeznacza na ten statek i na ten księżyc łącznie w procentach? Cały układ
cały układ, łącznie z demonem, z babcią, od razu się pokazało 100, tak? 100. 100%. 100. Czy do Piotra trafia zmodyfikowane jego światło? Do Piotra nie trafiało nic z tej beczki, tak? Ale jego ciało fizyczne było utrzymywane przy życiu, a ciało fizyczne bez grama odrobinki duszy nie da rady. Może być tak, że ciało mogło być, ta światło mogło być modyfikowane i wraz z zanieczyszczeniami mogło trafiać do naszego Piotra. Nie widzę tutaj, żeby ta energia księżyca z powrotem trafiała do Piotra, do ciała tutaj ludzkiego, fizycznego. Nie ma tu takiej informacji. W takim razie ile dokładnie procentowo zabierali od naszego Piotra? No z beczki 100 podają. Z beczki 100. W takim razie teraz poproś Piotra, żeby pokazał nam, co zasilało jego ciało fizyczne. Teraz Piotr ma pokazać, co zasilało jego ciało fizyczne. Co było zasilaczem, tym takim światłem? Może być jedna nanocząsteczka. Bo tam było trochę świadomości. Tu Piotr podaje informację, że coś się wytworzyło obok, tak? Ale nie widzę teraz w tym momencie. Też miałem informację, że powstał awatar, ale nie widzę tego na tą chwilę. Okej, dobra. W takim razie teraz na trzy przeniesiemy się do momentu, kiedy nasz Piotr pierwszy raz wpadł w sidła tych istot, które teraz kreują jego ciało subtelne. Na trzy, raz, dwa i trzy. Idziemy powoli, przeskok kwantowy. Oddychamy, wyrównujemy energetykę. Ja widzę nóż, tak? Nóż, który tak jak strug ręczny, tak? Struga drzewo. To taki nóż właśnie go przeciął jakby na pół. On jest w kształcie takiego, energia Piotra jest w kształcie takiej jakby deski albo balika. I te ostrze jest na tyle ostre, że część się po prostu odwinęła, tak jak taki ten wiór ze struga i poszła właśnie do tej beczki. A ta grubsza część, 3/4 trafiła do ciała fizycznego. Tak to wygląda. A ten wiór jest zamknięty w beczce. I teraz tu informacja, która została też podana, to podział musiał nastąpić, bo jego energia nie zmieściłaby się w tym ciele. Jest podział, tak? Jest podział na dwie energie. Jest podział poprzez pierwsza rozcięcie. Energia należy do tej beczki. Tak, i to jest niewielka energia. To jest tak niewielka. Energia. Kto jest właścicielem tej większej części? Kto jest właścicielem? Piotr już odkrył, że był podzielony, tylko kto jest właścicielem tej większej energii? Gdzie ona jest ukryta? Kto jest właścicielem? Zapala mi się istota, zapala mi się, ale widzę, dziwnie to widzę, widzę od dołu, od nóg, tak, od szaty, że biała szata i jest to szata podobna do szaty tych architektów, tak, którzy budowali ten świat, ale nie widzę jego twarzy, o tyle, nie wiem, nie mogę dotrzeć. Dobrze, w takim razie teraz zobacz, jak widzisz nogi, to ta energia, ta druga połowa naszego Piotra służy za co tym architektom? Za buty,
za miejsce, za możliwość przemieszczania się. Za co? Od kostek do pasa ma taką świecącą sukienkę, tak? Mhm. Taka jak bezślubna, taka szeroka, taka z falbanami, mhm. i to świeci, rozbłyskuje światłem i to mhm. jest powiązane z Piotrem, tak? No jest to z Czyli Piotr fizycznym. Robi dla nich za piękną szatę. Co daje innym istotom, innym duszom ta piękna szata, którą oni mają na sobie? No jest to złudzenie, tak, iluzja. Mhm. Przychodzą takie istoty, takie dusze ze światłem na tą suknię? Na pewno przychodzą jako poszukujący dalszej drogi po śmierci i widząc tą szatę, głowę sobie tak jakby wyobrażają, tak? Ja tutaj widzę wyobrażenie i widzę głowę i widzę taki obraz kościelny typu głowa Jezusa w aureoli, tak? Ale to jest iluzja, tak? To jest każda dusza tak jakby widząc świetlistą taką szatę, która została zakodowana podczas życia, a po odejściu z tego świata, jeżeli ktoś zobaczy coś takiego, no to szybko projekcja następuje z automatu, może być to głowa Matki Boskiej, może być to Jezusa i to jest odbierane jako przez dojście do Boga, tak? Do Boga. Tak, rozumiem. Tak. Czyli energia naszego Piotra została wykorzystana w pierwszej połówce stoi w kreacji, pilnują jego życia, a w drugiej połówce jego energii, energia służy jego za sztuczne źródło, za sztuczne przejście do Boga, tak? Za to tak. Światło na końcu tunelu. Pokazali teraz, jak to działa. Jak? Ciało fizyczne, które jest na ziemi, tak? Tak jak mówisz, całą energię oddaje do tego ubrania, że mi emitowało i żeby nie doszło przypadkowo do odkrycia tej iluzji, żeby to światło nie zamerygało ani nie zgasło, to ten statek, który tam jest sterowany, musi wykonywać, ta bateryjka musi mieć 100% czerpanej energii, czyli odwracane te sytuacje, zapominane, tak, to jest to. I dzięki temu, że oni stwarzają zapomnienie u Piotra, to ta sukienka świeci i nie ma mrygnięć, tak? Jest. To tu jest sterownik, a tu jest zasilacz, tak? Ale żeby ten zasilacz cały czas, ciało fizyczne, które się wykonuje te czynności, emitowało to 100%, przekazywało 100% energii ciągle, to ten sterownik musi działać precyzyjnie i nie doprowadzić do wyłamania się Piotra z życia, żeby z układu, cały czas. Tak. Rozumiem. Brawo, brawo. Czyli na zasadzie sterowania sterują Piotrem, który jest sztucznym źródłem wszystkim duszom, które odchodzą. Brawo, Piotrze, genialna praca samemu sobie. Genialne. Idziemy dalej. Piotr musi nam pokazać moment, kiedy pierwszy raz został złapany przez któregokolwiek z istot. Czyli chodzi o to, że najprawdopodobniej właścicielem, tym szefem była ta istota ubrana w tą piękną suknię. Jak to wygląda, Michał? Poczułem przez chwilę, na zasadzie też i zobaczyłem, odwrócenie uwagi Piotra, tak? I informacja, która tu przyszła, to coś się kończyło z tą szatą. Tak jakby stracili kontrolę nad kreacją wizerunku, właśnie nad tą iluzją. I tutaj ewidentnie odczuwam taką rzecz, że ktoś, kto zasilał właśnie w identyczny sposób tą sytuację, to tak jakby, znaczy on się wyłamał z tej kreacji, ta dusza, i
to jest taki moment przejścia. Tu też czuję cofnięcie czasu, żeby jeden układ wszedł w drugi, bo już tamta dusza, która tworzyła tą kreację tej sukni, tej szaty, ona się odłączyła. To ewidentnie widać. Natomiast cofnęli czas z Piotrem, żeby się nałożyły czasookresy, żeby nieprzerwalnie to dalej świeciło i działało, i został Piotr wklejony w ten po prostu schemat. Natomiast do tego schematu przychodzi teraz przyszła informacja, dosłownie przed chwileczką, że musiała być użyta niewinna energia dziecka. Mhm. Bo tylko niewinność, czystość wytwarza takie światło. Wytwarza takie światło, tak? Mhm. A na tym etapie tutaj zejścia też na ziemię Piotra, ciało i z ciałem subtelnym, on był po prostu w tym momencie. Jego uwaga w przestrzeni astralnej w jakiś sposób została odwrócona, że on trafił na te ostrze, wiesz? Lecąc jako podłużna energia, ona im pasowała kształtem też, podejrzewam. No, a może niekoniecznie, ale do podziału tej energii przystawili po prostu ostrze, tak? Gdyby to było... Natomiast to jest na tyle precyzyjne, że oni wiedzieli, ile odciąć mają z niego. Poczekaj, nie był przypadek. Piotrze fizyczny, w którym miejscu czujesz to przecięcie tego ostrza? W którym miejscu? W ciele fizycznym. Nie wiem, czy to są wysokości nóg, stopy do kolan. Mhm. Czy twoje stopy i twoje do kolan, ta część ciała należy do ciebie? Możesz nią sterować? Fizycznie tak. A energetycznie? Mm-hmm. Michał widział, że latałeś pół metra nad ziemią, czyli dokładnie tyle, ile brakowało ci nóg. Czyli dzięki temu, że byłeś w energetyce pozbawiony świadomości dolnej części ciała, czyli od kolan do kostek, byłeś oderwany od ziemi. Michał, teraz... Mm-hmm. No, no. Też no, wiąże się z tym, że miałem też sny, że po prostu, że latam. Że mogło to być? Że klękam na kolano i na kolanie po prostu, na prawym kolano klękam i po prostu unoszę się, pływam. Tak, od tego właśnie. Miałeś takie wrażenie, tak, że latasz, dlatego że nie było ci dane odczucie posiadania dolnej energii, dolnych od kolan w dół, czyli tej bo ciało subtelne nabiera ciała, kształtu ciała fizycznego często. Brak poczucia stóp powodował, że tak na niby klękałeś i latałeś. Unosiłeś się nad ziemią. Dokładnie tak. Dobrze, Michał, teraz zobacz moment, kiedy nasz Piotr ma wpaść na ten nóż. Tuż przed tym. Wiesz co, on był pchany. On jest dopychany. Tak jak drzewo, które chcemy przeciąć na pilę od drzewa, czyli na takiej krejzedze, tak, na pile mechanicznej, żeby cięło, to musi być pchane. I tutaj pierwsza informacja jest, że jest pchany. Kto go pcha? Ja widzę taką przyssawkę, tak jakby, może nie tyle przyssawkę, tylko tak jakby była guma metalowa, taki wiesz, jakby ręka niewidzialna go pcha mechanicznie, przecinając. Do kogo należy ta ręka? Tu jest odczucie też takiego aktu gwałtu też, prawda? Bo żeby coś przeciąć, to trzeba włożyć siłę zewnętrzną, a element, który jest przecinany, nie wyraża na to zgody, oczywiście. No widzę po twojej właśnie pozycji, w jakiej leżysz.
I co odczuwał teraz Piotr, że ty tak leżysz, w takiej pozycji? Co odczuwał? Jaką informację wysyłał dla nich? Chciał się zamknąć, po prostu tak się chciał obkurczyć, tak się chciał zintegrować samym ze sobą, zbić swoją energię, żeby była nierozerwalna, czyli tak jakby kamień, który nóż trafia na kamień, chciał się stać takim kamieniem, tak, nie, na którym ten nóż się stępi. Piotr przed wejściem w stan hipnozy odczuwał ból karku, czy głowę energetyczną, wiadomo, że nie fizyczną. Miał w jakiś sposób dziwny, nienaturalny ułożoną? To generalnie może być, tu widzę położenie takie bardziej, że szukał skrętu, w jaki sposób może uniknąć, tak? I ta szyja po prostu generuje taką jakby końcówkę tego drąga, która próbowała się jakoś wykrzywić w którąkolwiek ze stron, żeby uniknąć. Bardziej to taka informacja jest tu przedstawiona. Brawo, cofamy się jeszcze przed tym momentem, jak doszedł do tego momentu, jeszcze przed. Jak został złapany na tą przystawkę, co tam się wydarzyło? Tu widzę taką technologię dosyć dziwną, ze względu na to, że tutaj pierwsza forma Piotra jest formą gazową i technologia polega na tym, że ten gaz jest tak jakby, nie tak jakby, jest zasany w taką tubę. Nadana mu kształt, forma. Tak. Sprężony. Jest kształt takiego balika, tak? I zrzucony w dół i dopchnięty, tak? I tu widzę taką technologię, bo... Okej, kto jest właścicielem tej technologii? To jest zapętlony układ właśnie z Księżycem i tutaj tego, czego nie było widać, to ten układ się znajduje wewnątrz tej planety. I to zasysanie tego, to jest to on sam jakby wielokrotnie to robił. Sam wielokrotnie dzielił się? Sam wielokrotnie był przecinany. Wiesz, jakby trafiał z powrotem na tą, wiesz, na tą wdmuchiwarkę taką, wiesz, do kłody tutaj, no. Jaką energię? Jaką energię tą kilkukrotną przecinarką generuje? Co to za energia? Ten taki gwałt, to przecięcie, te zbijanie się w to, jako to energia, co im tam zasila? Zamaskowali, widziałem. Cofamy się na trzy, raz, dwa, trzy. Cofamy się, nie działa ich maskowanie. Mamy wolną wolę, uaktywniamy to jeszcze raz patrzysz. Jaką energię wytwarza w momencie tego ściskania siebie? I przecinania, ściskania i przecinania. Tutaj, on próbuje się wykręcić, tak, odprężyć, wyprężyć się, tak, a poprzez generuje, jaką energię generuje. Przez to, że się pręży. Ciało Piotra właśnie się relaksuje. Piotr się rozpręża, czyli jest w momencie rozprężenia. Jak on się pręży, to jest, to jest podstęp. Jak, tu jest podstęp energetyczny. Bo on ma się prężyć, tak? Żeby ta energia była jak najbardziej skompresowana na zewnątrz jego i poprzez odcięcie tego wióra, ten wiór jest maksymalnie naładowany, bo to wygląda mniej więcej tak, jak mi to przypomina. Czyli on w tym momencie, kiedy zostaje przepiłowiony, cały ten proces tego zbierania się w sobie, on wtedy najwięcej energii wytwarza, tak? Jest najbardziej naenergetyzowany w tym momencie. Nie, inaczej.
energia, która zabiera jest równomiernie byłaby w jakiejś pałce zawarta, jest na przykład na przekrój patrząc jest taka sama w punkcie zewnętrznym, środkowym, tam na wysokości czy czwarte, tak jak jest w każdym punkcie jest taka sama. W momencie, kiedy on się pręży, to te w środku robi się pustka, a na zewnątrz wychodzą wszystkie tak jakby elektrony na zewnątrz, na powłoczkę i największe skupienie energii jest w zewnętrznej powłoce, a oni to odcinają. Drugają energię. Drugają energię, tak. I do czego trafia ta energia? Do tego księżyca, no, żeby księżyc się świecił? Tu już mamy strug. Strug wpada po prostu do tej beczki, tak? I damy, mamy ten układ, który przedstawiliśmy sobie tam, wyszyfrowaliśmy wcześniej, tak? Rozumiem. Dobra. No, a dalsza część energii trafia do ciała ziemskiego, tak? Ludzkiego. Rozumiem. No dobrze. Dobra, w takim razie widzimy tą technologię. Wracamy do momentu, kiedy nasz Piotr miał formę gazową. Tak. Widzisz to? Tak, widzę źródło. Mhm. Na skutek odłączania się pozostałych źródeł, tak, dusz od źródła, powstają po prostu takie łuny świetlne z gazowymi, tak? To są też... To też są formy istnień, tak, dusz, które przemierzają po prostu tą przestrzeń, zbierając najdelikatniejsze, subtelne doznania. Czyli tak jakby to porównać. Michał, jakbyś mógł trochę odsunąć się od źródła, bo bardzo kręci mi się w głowie. Dla mnie są za wysokie wibracje. Proszę, co? Troszkę odsuń się. I muszę czekać, bo wyrównam sobie tylko. Dobra. Tu chciałam porównać na doznania ludzkie, ziemskie, bo to takie porównanie do mnie przychodzi. Bo ze źródła wychodzą, tutaj widzę dwa, być może, że jeszcze inne energie wychodzą, ale w tym układzie widzę porównanie energii scalonej, tak jak skała, która po prostu odrywa się od źródła i leci. Na skutek tych wybuchów powstają gazy i skała ma na zasadzie, tak jak młotek, tak, w coś uderzać i doznawać, a te gazy mają doświadczać tak jak jeżeli ktoś był w kinie z animacją tam 5D i ten taki bryza wody, która pada czasami na twarz, prawda? Taka... Taką delikatną, subtelną, wibracyjną przyjemność. Tak, to takie, Michał, jeszcze mnie takie interesuje. Doznania ma zbierać właśnie ten rodzaj duszy. Ty też masz formę gazową. I teraz mnie interesuje, czy to, że ja odczułam bardzo silnie twoje źródło, to Piotra źródło, czy to jest moment, kiedy ty też tam jesteś? Czy to nie jest... Akurat jest to za długi jakiś okres przeskok czasowy, wiesz, nie czuję tego tak powiązanego bezpośrednio z sobą, tak? Natomiast opisuję tutaj tą formę gazową, którą Piotr przedstawia. Dobra, zatrzymaj tą energię gazową, zatrzymaj. I teraz rozpoznaj, że to jest energia naszego Piotra. I teraz Piotr sam sobie stój teraz przekazuje informacje o tym, co widział, co doświadczył, co zobaczył, informacje o wolnej woli i o tym, że wolna wola i świadomość jest jemu bardzo potrzebna, żeby nie dopuścić do zdarzeń, które miały nastąpić. I ma, nie ma informacji o czasie, ale nie dopuszcza do cofania i do bawienia się jego istnieniem, jego czasem, chociaż tam czas nie istnieje, ale na ziemskie słowa, nie dopuszcza do bawienia się jego czasem. Okay. Wie, dostał informację. To teraz patrz, jak Piotr zmienia swoją przyszłość, jak Piotr zmienia swoją linię czasową. Mm.
Nie, gazy mają taką strukturę, że mogą po prostu łączyć się jeden z drugim, przenikać je przez jeden, przez drugi. Także tutaj Piotr robi taki zabieg, że przeskakuje w inne pozycje gazową poprzez, no może tak jakby się teleportować też, tak? Bo gaz, który istnieje przykładowo na dole Ziemi, może się po prostu połączyć z gazem, który jest na górze Ziemi poprzez tak jakby przeniknięcie, teleportację dosłownie. I tu Piotr zastosował taką właśnie metodę i z tego momentu, gdzie go wyssali, bo tam jest taka tuba, która wysysa te gazy właśnie przy źródle, on dokonuje takiego przeskoku energetycznego, mógłbym to nazwać w ten sposób. No i omija tą pułapkę, tak? No, cały system, który został rozszyfrowany tutaj, nie trafia do zassania tej energii, nie dochodzi do podziału tej energii i wszystko to się zamienia po prostu w bezużyteczny złom, który jest, nie ma żadnej funkcji tam. Brawo. Wracamy do przestrzeni, gdzie Piotr czuje się najlepiej, do przestrzeni najlepiej, gdzie zaczynaliśmy hipnozę na trzy. Raz, dwa i trzy. Wracamy. Oddychamy, przeskok kwantowy może kręcić się w głowie. Oddychamy. Piotrze, głębokie oddechy, głębokie, żeby nie przytykało. Michał, ty tak samo. I wracamy. Jak teraz? No przede wszystkim ten cały bałagan z przestrzeni Piotra trzeba usunąć, sprzątnąć. Piotr otwiera portal o wibracjach zero i wyrzuca wszystko, co nie należy do niego. Szaraka, beczkę, kamień, tą postać czarną. Natomiast dla babci otwiera portal o wyższych wibracjach niż w tej chwili ma babcia. Nauczy Michał babcię podnosić wibracje do takiego momentu, aż będzie mogła iść sama do swojego raju, tam gdzie jest jej najlepiej. Naucz, odprowadź ją, niech ona pozbiera całą energię z Piotra, z ziemi, ze zwierząt, z rzeczy. Zewsząd ma pozbierać całą energię, razem ze swoją energią przechodzi. No wiesz co, zróbmy najpierw tutaj ten porządek. Babcia ma, gubi się w tej całej sytuacji. Za duży bałagan. Zróbmy to. Dobra, no to w takim razie otwieramy portal o wibracjach zero i tam ląduje wszystko. Beczka, kamień. Wszystko, co nie należało do Piotra. Wszystko. Okay. Tak. Istota czarna, ta w kapturze też odeszła, tak? Jej nie ma. Tak. Teraz zostaje sama babcia, tak? Tak, została sama. Szaraka nie ma? Tak, został po prostu wrzucony w ten portal. Tak jest. I teraz babcia zabiera całą energię z ziemi, z ludzi, zwierząt. Zewsząd. Zabiera całą swoją energię. Tak, odchodzi. Otworzyłeś portal o wyższych wibracjach niż ona jest? Tak. Ona umie podnosić sobie wibracje? Tak. Zebrała tu całą energię. No, była tak jakby uwikłana poprzez ten cały schemat przy Piotrze. I brakowało jej w tej połówce, brakowało miejsca, żeby dopełnić, uzupełnić, zabrać tą energię z ziemi, którą tutaj pozostawiła. Bo nie miał, tak jakby było pełnym naczyniem, tak, poprzez tego... Już więcej się nie dało wlać. Tak, i przez to nie mogła po prostu podnieść swoich wibracji, albo zbierając całą energię z ziemi, automatycznie ona się uniosła do góry, czyli to można porównać, że każda dusza tak będzie miała, że jeżeli zabierze, ma gdzie skumulować tę energię z ziemi, no to pójdzie wyżej, tak, ja ona nie miała miejsca, żeby to zrobić. Rozumiem. Natomiast... Tak, a teraz no, po prostu zebrała tą całą energię i automatycznie poszła do tej przestrzeni, gdzie widzi źródło, tak, i połączenie i może odejść, może decydować dalej o sobie, tak, ale już i poprzez, no tutaj też ten okres zapomnienia następuje też, nie? Oddalenie. Okay. Teraz odpowiesz, pytaj się Piotra, odpowiesz mi na pytania. Piotr wybudował nowy dom, tu teraz na ziemi. Zobaczcie ten dom, teraz zobaczcie ten dom. Zobacz, Michał, czy ten dom jest czysty, wolny od intencji, energii.
Czy nikt nie... Wiesz co, jeszcze zanim to sprawdzimy, nie widzę tak. tego. Piotr tak musi podnieść wibrację dla ciała, musi połączenie wywiązać, wiesz, nie ma tego połączenia. A, nie ma jeszcze połączenia. Okej. Dobra. To w takim razie wstać Piotrę do portalu w wibracjach zero. Wszystko odpada i wstać go do portalu o podwyższonych wibracjach niż on teraz aktualnie je. Piotr podnosi sobie wibracje. Piotrze, okay. Fizyczny, intencją podnosimy wibracje. Idziesz wyżej i wyżej i wyżej do momentu, aż tobie wibracje będą odpowiednie w ciele fizycznym. Odnośnie domu, już tutaj się rysuje. Rysuje się sytuacja z urokiem rzuconym od sąsiada, ale teraz on podniósł wibrację, ten urok już nie ma miejsca, ale co się zadziało? Zadziała się taka sytuacja, że tam poszło o drogę. I ten sąsiad, on jego zblokował, tak? Że skoro ja nie mogę pojechać tą drogą, to ty bardziej nie pojedziesz, nie? Ja tam widzę grząskie błoto. Natomiast w tym momencie, jak Piotr podniósł tą energię, Nabrał siły. Droga zamieniła się na gładką drogę i utwardzoną drogę, także on więcej w tym błocie nie ugrzęźnie. Bo Piotr tam ładował jakieś kamienie, podsypywał coś, tak? Brodził w tym wszystkim, tak? Ale generalnie dom jest czysty, ale był problem z drogą. Zbierz ten cały problem energetycznie. Tak. Zbierz to, poproś Piotra, żeby też z siebie zebrał cały ten problem, żeby utwardzić tą drogę. Zbierzcie cały ten problem do portalu o wibracjach zero. Teraz domownicy. Wszystko jest z drogą związane. Oni też mieli problem z egzystowania na przykład w pracy, w szkole. Ta droga zabierała dużo czasu. Była mankamentem takim. Była przeszkodą, tak? Oni nie mogli się wydostać ze swojego domu. Wrócić też było ciężko. Też się nie chciało pokonywać tej drogi. Okej. W takim razie poproś Piotra, żeby poinformował domowników swoich, że zrobił porządek, żeby pokazał swoim domownikom, jak podnosi się wibracje, czyli nabiera się siły energetycznej, żeby ta droga nie stanowiła problemu, żeby to było miłe i przyjazne, i cudowne miejsce. Michał, teraz zerknij swoim fachowcem. Dom jest fajny, świeży, nowy i można mu jego doenergetyzować i zabezpieczyć taką kopułą, tak, żeby świecił. I był ponad tym wszystkim takim bagnem, tak, nad tą wodą gruntową, nie? Żeby był po prostu wywyższony. Jest fajny, fajny dom jest, świeży, ma potencjał kumulowania dobrej energii. Tak, no to poproś Piotra, żeby zrobił, pokaż mu, jak to prawidłowo się robi, żeby energia ta miłości, dobra i połączenia ze źródłem do domu wpadała, natomiast wszystkie złe intencje, wszystkie złorzeczenia, wszystkie jakieś niedobre rzeczy nie mają dostępu przez tą kopułę. Pamiętajcie, że kopuła idzie tak samo w głąb ziemi, otacza wszystko, cały dobytek, samochody, ziemię, dom. Tak. Drogę. Wygląda to w ten sposób, tak? Cała działka, która jest ogrodzona, po prostu się rozświetla. Trawa, która rośnie na działce, no, będzie rosła po prostu, zawsze będzie miała żywy, głęboki kolor zielony. Piotr stoi bezpośrednio jako stróż, tak, nad domem, ma połączenie ze źródłem, tym swoim gazowym. I kto by do nich, do domu nie trafił, to znaczy tutaj chodzi o domowników, tak, mają po prostu taką energię spokoju, wyciszenia i odpoczynku, taką relaksacyjną, tak? I to jest neutralna energia tego ogniska domowego, że tak powiem, tak? Okej, dobrze, czyli to tak dla nich wygląda. Teraz poproś Piotra, żeby zabrał cię do miejsca, do tego lasku, w którym Piotr miał przeżycia, żeby pokazał ci, zobaczcie, co tam się dzieje w tym lasku. To jest związane jeszcze z babcią.
No to by się wystraszył, tak? Ten laskot. Tak, tak. Jechał samochodem, tak, i tam były nieprzyjemne jakieś przeżycia. Tak, pierwszej informacji mi nie przychodzi, ale tutaj widzę, w lesie była jakaś tragedia, taki jakby mord zbiorowy albo jakieś walki. Tam są pozostałości dusz i tutaj jest jakaś zewnętrzna ingerencja energii. Zapytaj się tych dusz, jeżeli widzicie je nawet z daleka, czy zechcą opuścić to miejsce. Piotr może pomóc opuścić im to miejsce, przejść do właściwego miejsca dla nich. No chyba ona po to go zaczepiała, wiesz. Po to zaczepiały. Dobrze. W takim razie powiedz Piotrowi tak, to robi Piotr. To jest jego miejsce na ziemi, to on to robi. Zbiera wszystkie dusze. No. Tak, to jest mały oddział wojskowy tutaj. Młodych chłopaków w zasadzie tutaj no, przypominają harcerzy. Albo to jest takie młode wojsko wcielone. To są chłopcy 17-18 lat, gdzieś w tych granicach z karabinami, którzy zostali po prostu tam no, w jakiś sposób tam rozstrzelani, tak? Zginęli tam. Walczyli w jakiś sposób, ale taki bardzo chaotyczny, także bez doświadczenia. Poproś Piotra teraz tak, zbiera wszystkie te istoty, które tam były. Prosi te wszystkie istoty, żeby pozbierały całą swoją energię z drogi, z drzew, z lasów, z pól, zewsząd, z ludzi, ze zwierząt, zewsząd. Każdy zbiera swoją energię, każdy. Powiedz Michał, czy wykonują? Tak. Teraz Piotr otwiera każdemu z nich oddzielny portal o wyższych wibracjach niż oni są. I uczy ich, jak podnosić sobie wibracje. Jeżeli są zmęczeni i mają mało energii, to wsadza je do windy, która wiezie je powolutku do ich własnego raju. A wy z Piotrem z boku patrzycie, gdzie oni trafiają. Znaczy każdy z nich wychodzi taką, wiesz, półokręgiem w prawo, w lewo, do góry, tak? Idzie w te przestrzenie wyższe, tak? Ale czy trafią tam, gdzie mają trafić? No teraz Michał, widzisz dokładnie, jesteś z boku razem z Piotrem i patrz, czy oni trafiają do swojego raju. Czy to jest miejsce, gdzie trafią, żeby odprowadzić ich w bezpieczne dla nich dobre miejsce? Mają pakty, zakrzywiają się. Dobrze, to w takim razie Piotr wysyła dla nich informację, że mają wolną wolę i mają podnosić swoje wibracje do momentu, aż wszystkie pakty zostaną pozrywane. Aż wszystko, muszą go zabrać całą swoją energię i tyle podnoszą wibracje, aż te pakty i te wszystkie istoty, które w nie ingerowały, odpadają. Wolna wola i podnoszenie wibracji, świadomości. Teraz Piotr przekazuje dla nich wszystkich. Tak, znaleźli się ze świadomością o wolnym wyborze. Tak, każdy może iść albo do źródła, gdzie zechce to. Bardzo dobrze. To teraz rozłączacie się z tym miejscem, wyczyszczacie się ze wszystkich energii. Ty, Michał i Piotr, wyczyszczacie się z całej tej energii, z całuśkiej tej energii. Tak. Dobra. I teraz wracamy do przestrzeni naszego Piotra, gdzie zaczynaliśmy tą sesję. Tam już jest wyczyszczone wszystko, tam już nic nie ma. Tak? Zapytaj się Piotra, czy coś jeszcze możemy dla niego zrobić? Nie, jest okej. Okay. Jest dobrze. Ma połączenie ze źródłem? Tak. Umie podnosić wibracje? No, bez problemu. Super, dobrze. W takim razie, Michał, podziękuj Piotrowi. Ja też dziękuję. Każdy idzie do swojej przestrzeni. Piotrze, jesteś sam u siebie, jeszcze nie otwieraj oczu, poczekaj, wprowadzimy świadomość do ciała fizycznego. Michał, jesteś sam u siebie? Tak. Michał, ja bym chciała, żebyś ty ze swojej pozycji teraz, Piotrze, ja ciebie bardzo powoli, Michał, to ciebie nie dotyczy, ty zostajesz w hipnozie, jeszcze ja chcę się zapytać pewnych rzeczy, Piotr też będzie pewnie zainteresowany.
Piotrze, teraz ty ze swojej pozycji, intencją, rozłączasz się ze wszystkim i ze wszystkimi zostajesz sam, samodzielny, z wolną wolą, z wyborami, z wysokimi wibracjami, zostajesz tu i teraz. Wrzucasz świadomość do swojego ciała. Twoja świadomość wraca do nóg. Nogi wracają do tu i teraz. Poruszaj nogami. Twoja świadomość wraca do rąk. Ręce wracają do tu i teraz. I ruszaj rękami. Twoja świadomość jest już w rękach. Teraz świadomość trafia do brzucha. Brzucho wraca do tu i teraz. Możesz poczuć głód nawet. I teraz wraca świadomość do głowy. Głowa wraca do tu i teraz. Powolutku na trzy podniesiesz oczy. Raz, dwa i trzy. Tylko nie siadaj. Podnieś oczy, poleż, pobądź w tym stanie.